Przykładowo ruch Młodej Polski posługiwał się pojęciem narodu, KOR zaś pojęciem społeczeństwo. A więc, jak Państwo widzicie tutaj, tego typu różnice są także w stosunku do katolicyzmu oczywiście, interpretowanego w Bratniaku etnocentrycznie. Natomiast w przypadku KOR-u jako no, katolicyzmu pluralistycznego, otwartego, tolerancyjnego oczywiście, niezwiązanego z konkretnym narodem. To, co dzisiaj jako nurt katolicyzmu otwartego oczywiście możemy nazwać, to jest ten nurt, któremu oczywiście konserwatyzm jest każdy zresztą konserwatyzm jest przeciwny, obojętnie któremu, który konserwatyzm byśmy tutaj wymienili. Znamienne jest, że w tym czasie, proszę Państwa, przekształceń ekonomicznych, a więc no, własnościowych i gospodarczych nie uważano za instrument zmiany systemu społeczno-politycznego. Jedyne środowiska, które się tutaj wyróżniają w tym czasie pod tym względem, to jest środowisko krakowskie Mirosława Dzielskiego i środowisko oczywiście Korwina Mikke. To są te środowiska, które no, przełamywały, można powiedzieć, rewizjonistyczny czy etatystyczny pogląd na gospodarkę. Wydaje się no, zasadne stwierdzenie, że chyba także mieliśmy w tym czasie do czynienia z tego typu myślą, że najpierw trzeba być, a potem dopiero jak być. A więc tą formułą, która została wypracowana w jakimś sensie w okresie zaborów. Oczywiście należy uwzględnić ostrość zjawiska, no bo podczas zaborów państwo polskie nie istniało, natomiast PRL funkcjonowało oczywiście jako jakkolwiek pozbawione suwerenności, to jednak państwo polskie. Zresztą do dzisiaj środowisko konserwatystów jakby w tej kwestii nie jest jednoznaczne, można powiedzieć, a więc są różne poglądy na ten temat. Z jednej strony konserwatyści posługują się retoryką aksjologiczną, która prowadzi oczywiście do negacji PRL-u jako państwowości. Z drugiej strony starają się dokonywać chłodnych ocen i realistycznych. Zresztą można tutaj posłużyć się rozróżnieniem Jacka Bartyzela, który rozróżnił dwa rodzaje uznania państwa w oparciu o semantyczne znaczenie pojęcia uznać. Pierwszy rodzaj to jest to uznanie pasywne, ogranicza się do konstatacji po prostu istnienia państwa i wynika z tej konstatacji pewne minimum konformizmu społecznego, polegającego na poszanowaniu niektórych realiów, no więc na przykład kontaktów z urzędami, chodzenia do państwowych szkół, prawda, czy elementarnych powinności w postaci służby wojskowej, czy płacenia podatków. Alternatywą przecież takiego uznania może być wyłącznie rewolucja bądź emigracja, prawda? A więc zbrojny opór wobec państwa albo emigracja. Natomiast drugi rodzaj uznania, uznanie aktywistyczne, które opiera się na pewnego rodzaju spontaniczno-emocjonalnej formie utożsamienia się z państwem, to oczywiście już z punktu widzenia konserwatyzmu czy prawicowości w okresie opozycji jest nie do przyjęcia. I Bartyzel odrzucał oczywiście tę możliwość z powodu braku suwerenności przede wszystkim, a z drugiej strony nieprzystawalności PRL-u do historycznie ukształtowanych w Polsce wartości cywilizacyjno-kulturowych. No i wreszcie systemu oczywiście politycznego, ekonomicznego, socjalizm z definicji zostaje tutaj odrzucony. Ale także według Bartyzela państwo oczywiście jest wartością samoistną, w związku z tym no, z racji wypełniania szczątkowych, przynajmniej częściowo funkcji zewnętrznych i wewnętrznych oraz jego zmiany właściwie w charakterze po roku 56, walka nie powinna być toczona z państwem, a o państwo. Inaczej mówiąc, należy przejąć raczej państwo niż je niszczyć czy z nim walczyć. Zresztą no, w ówczesnych warunkach, jak się wydaje, PRL ze względu na sytuację międzynarodową była jedyną możliwą formą państwowości polskiej. Przełom 89 roku został gruntownie w jakimś sensie zafałszowany takim rebelianckim sposobem myślenia. Mianowicie, iż do określonej daty panował totalitarny system, prawda, który obalony został przez siły dobra i triumf ten powinien skończyć się jakimś tam przełomem, jakąś odmienną jakościowo rzeczywistością, jakimś lepszym światem w gruncie rzeczy.
Zwróćcie Państwo uwagę, że symbolem jakby tego typu myślenia jest wystąpienie Joanny Szczepkowskiej w dzienniku telewizyjnym, która stwierdziła z całą pewnością, że w dniu 4 czerwca skończył się komunizm, prawda? A więc ten rodzaj myślenia jakby bardzo spontanicznego czy rebelianckiego, a więc oczekiwania na prawdziwy przełom. A przecież ta transformacja, która od 1989 roku się dokonuje, ma charakter pewnych procesów, a więc ma charakter powolnych zmian, być może zbyt wolnych w wielu wypadkach, ale jednak no, nie jest to oczywiście całkowita zmiana rzeczywistości, bo taka też zmiana nie mogła nastąpić. A więc stąd chyba nadal żywe jest często społecznie to oczekiwanie na prawdziwy przełom, że wreszcie w pewnym momencie dokona się właśnie to, na co dawno czekaliśmy. No, z tym zresztą można skojarzyć przecież powodzenie w pewnym momencie tej koncepcji Czwartej Rzeczpospolitej, która się narodziła z jednej strony, gdzieś tam w PC tego typu koncepcja była, ale nie tak nazywana, ale przede wszystkim w kręgu koalicji konserwatywnej. W latach 80-81 konserwatyści, zresztą podobnie jak większość opozycji, zaangażowali się w działalność Solidarności. No, możliwość formowania jakichś wyrazistych nurtów oczywiście została przerwana przez wprowadzenie stanu wojennego, ale później nadal właściwie wiązano nadzieję z ruchem solidarnościowym. Można tutaj wymienić jako pewne odrębne właściwie znowu środowiska Dzielskiego, prawda, czy środowiska Korwina-Mikke, w jakimś sensie także środowisko związane z Halem wówczas, bardziej kojarzone z Halem niż na przykład z Baltyzerem. Eksplozja tworzenia w Polsce partii politycznych nastąpiła oczywiście w latach 89-90 do 30 października, proszę Państwa, 1990 roku powstały 154 partie polityczne. Oczywiście większość z nich nie odegrała żadnej roli politycznej, większość nie istnieje. No ale też proces pewnego, można powiedzieć, tworzenia partii politycznych konserwatywnych czy ugrupowań konserwatywnych, można powiedzieć, rozpoczął się na przełomie 80. i czy pod koniec 80. i na początku 90. lat. Początkowo one na ogół miały charakter różnego rodzaju stowarzyszeń. Przy czym one ginęły w natłoku właśnie w ogóle stowarzyszeń, bo trzeba sobie powiedzieć, że w kwietniu 89 roku liczbę stowarzyszeń zarejestrowanych na podstawie ustawy o stowarzyszeniach szacowano na około 2000 różnego rodzaju, więc w tej ilości oczywiście te stowarzyszenia również ginęły. Trzon osobowy ugrupowań tworzyły czy stanowiły przede wszystkim prawicowe ośrodki opozycyjne, choć część konserwatystów wywodziła się z oficjalnie funkcjonującego w okresie PRL-u, na przykład Stronnictwa Demokratycznego. Także barierą może hamującą krystalizację pewnych nurtów politycznych obok wymienionej już lewicowości opozycji w okresie transformacji była ta tendencja, o której mówię, do zachowania pewnej jedności politycznej opozycji. Jednym z pierwszych ugrupowań, które się wyłoniło, czy które oderwało się jakby od tej całości, od tej jedności pozornej, w gruncie rzeczy jedności, była Unia oczywiście Polityki Realnej, utworzona na bazie w 89 roku, na bazie Stowarzyszenia Ruch Polityki Realnej. Nie będę tutaj oczywiście omawiał, byłoby to bez sensu w tym miejscu, mówienie o historii przecież Unii Polityki Realnej. Później tworzą się różnego rodzaju ugrupowania, czy to Partia Konserwatywna, czy Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie, potem Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, wreszcie Koalicja Konserwatywna, Frakcja Prawicy Demokratycznej, potem pojawił się Ruch Stu w pewnym momencie, który też się tytułował konserwatyzmem, wreszcie
Na pewno znajdziemy konserwatystów w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym. I wreszcie oczywiście konserwatywny, już stricte konserwatywny, niepodważalnie konserwatywny profil miało wiele organizacji o charakterze klubowym, na przykład Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, czy też na przykład Klub Konserwatywny w Łodzi, Wrocławski Klub Konserwatywny Aleksandra Frydrycha.